Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Muzeum Łazienki Królewskie. Obecnie znajdujemy się w głównym budynku muzeum, w Pałacu na Wyspie, a jeszcze dokładniej w pomieszczeniu nazywanym Salą Balową. Sala balowa jest największym pomieszczeniem w Pałacu na Wyspie. Jest utrzymana w stylu klasycystycznym, bardzo jasnym, nawiązującym do starożytności i mitologii. Dzieła sztuki tutaj ułożone, ustawione, mają za zadanie nie tylko cieszyć oko, ale także w całości tworzyć konkretny przekaz. Wspomniany przeze mnie przekaz tak naprawdę jest testamentem zostawionym przez króla Stanisława Augusta następnym pokoleniom, sposobem postępowania w sposób godny i zacny. Wnętrze sali balowej wyznaczają dwie osie, poprzeczna i podłużna. I zacznijmy może omawianie od osi poprzecznej. Tutaj na ścianie mamy piękną płaskorzeźbę przedstawiającą herb królewski Stanisława Augusta jako władcy Rzeczypospolitej obojga narodów, czyli sam kartusz herbowy, sam herb jest podzielony na cztery części. Orzeł, z jednej strony symbol królestwa, z drugiej strony pogoń litewska, czyli Wielkie Księstwo Litewskie, natomiast u dołu na odwrót. I w samym środku, proszę Państwa, widzimy herb rodziny Poniatowskich, czyli mamy tutaj przedstawionego ciołka. Co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, że herb jest powoli zakrywany przez jednego z amorków, ponieważ może to symbolizować dwie rzeczy. Jedna to może być to już rozbiór, czyli że Rzeczpospolita straciła trochę ziemi, więc ta kurtyna jakby zasłania część tych terenów straconych. A druga może mówić o tym, że panowanie Stanisława Augusta dobiega już do końca.